Kudziu, jeszcze raz gratuluję dobrej, fajnej zabawy. Jak się bawiłeś? Ale wiesz, teraz gramy za P11, trudny mecz będzie. Damy radę? Dawaj, Żółwik. Kochani, Kudełek ładuje energię kabanosem. Trwa boisko FC, przepraszam, trwa mecz na boisku FC Wrocław z Olimpik. Natomiast my w tej chwili wychodzimy zagrać swój meczyk z AP11. Także Mamciu, chodź poprosimy, sobie krzykniemy. Trzymaj Juńka. Masz włączone. Chodźcie tu, Kasku. Ej, Kudełek. Chodźcie, krzyczymy. Krzyczymy, jak to teraz jest. Szymon, bluza! Kochani, zaczynamy meczyk. No, myślę, że troszkę teraz będzie bardziej wyrównany. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Bluzy wyciągamy. Lełku, gramy wysoko. Teraz i na boisku Jelą Bolesławiec, 11. Kochani, ustawiam sobie stoper na 11 minut. Mamcia robi z AP11, kąty wrocławskie. Fajne, kochani, widzę już dzieciaczki. Myślę, że w poprzednim meczu graliśmy z młodszą drużyną 2-11, natomiast 2-12, przepraszam, natomiast teraz mamy 2-11. Ze mną Artuś, pan sędzia gotowy. Kudełek, Franiu, gramy wysoko, okej? Słuchajcie, gramy wysoko, świetnie się bawimy, życzymy im naprawdę dobrej zabawy, natomiast jeszcze chwilka, myślę, że wystartujemy na obu boiskach, startujemy, poszło, dobrej zabawy. Cały czas się grzejemy, a pójdź zaraz się grzejemy. Mamy Kudzio, troszkę cofamy, super! Brawo, super! Pięknie! Gramy, wprowadzaj, możesz wprowadzać, Tymuś, wprowadzamy, wprowadzaj, tak jest, świetnie, brawo Dugi, super. Oj, dawaj, dawaj Tymuś. Brawo, super, brawo Dugi. Tymczasem nasze oczy zwrócone na boisku. Pierwszy parasol kontra siódemka Bielawa. Parasol charakterystycznych już strojach. Widzę Patryk, tutaj czerwono-czarne stroje na granatowo-niebiesko. Także z Bielawy. Zobaczymy, która z drużyn okaże się lepsza w tym pojedynku. Jakim faworytem parasol, ale się będzie nie rada tutaj. Super Zuza! Pożarny konik dzisiejszego turnieju. Skakuj. A ja zapraszam trenera Chujnika Jelenia Góra do biura zawodu. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że woda dla młodych sportowców jest w biurze zawodu. Zapraszam na trenerów po odbiór. Dzięki, żeby na bardzo szybko. Drużyny siódemki Bielawa w starciu z parasolem. Pani sędzia.
że nic tam nie uchwyło, 0-0 jest w tym spotkaniu. 2-0 jest, poproszę na kogo. Na parasol. 2-0, parasol Wrocław tutaj prowadzi z Żydemką Pogrzeba, dużo się dzieje. Ale drużyna siódemki z pewnością się tutaj nie podda i będzie walczyć do samego końca. Jest okazja taka jak teraz. To będzie naprawdę dobra szansa. Zabielamy i co? I w ostatniej chwili obrońca wybija tę piłkę. Co tu się wydarzyło? W sumie cud, że nie ma gola. Ajaj! Brawo! Super, Misio! A ja tym razem mam wyniki z 5 boisk tutaj pod balonem olimpijskim FC we Wrocławiu. Śląsk-Wrocław pokonuje 4-1 drużynę Sokoła Smolec. Akademia Piłkarska 11, 3-0 pokonuje Chojnik Jelenia Góra. Ależ myślę, że pamiętam, że Chojnik miał swoje sytuacje, ale 11 zagrała bardzo konsekwentnie, świetne interwencje bramkarza. Efekt 3-0 dla piłkarzy z kątów wrocławskich. Parasol Wrocław 1. A może nawet dwa, sędzia niewyraźnie napisał. 1-0 pokonuje na boisku trzecim drużynę z Siechnic. Na boisku czwartym parasol Wrocław 1, to już wyraźnie napisane. Dobry mecz, fajnie, cieszymy się bardzo, że taki meczik się trafił, dlatego że dla takich meczików tu przyjechaliśmy. Gratulacje dla innych. Reprezentacja pokonuje FC Wrocław Akademii 4-1. Wprowadzaj szybciutko, wprowadzaj szybko. Chodź. Kudełek, do przodu, szukamy gola. Jest 0-0. Szymon.
stoicie, chłopcy. Super. Świetnie. Ojej, brawo. Brawo. Brawo, Kuciu i Myćku. Świetnie. Aj, super, super się poradzi. Pograj, pograj, pograj! Świetnie! Masz samą! Aj. Super, Marcel. Franiusz, chodź troszkę. Duża skacza na boisku. Daj tam piłeczkę. Brawo, Franiu. Bardzo ładna akcja. Wydaje mi się, że trafiłeś piłeczkę. Nic się nie stało. Wydaje mi się, że to było piłka. Stańcie tu bliżej do muru. Wprowadzamy szybciutko, wprowadzamy. Słuchajcie, świetny pojedynek, naprawdę. Wprowadzaj, Artur. Do piły, Kuciu, do piły, świetnie. Jeszcze raz i wprowadzaj się. Brawo. Oj, Zuza. Zuza! Ajajaj, brawo. Oj, oj. Ale mecz, super emocje. No i Zuza. Oj. Trenera Pogoni Kraków rocznik 2009 Kościół. Niesamowity mecz. Bardzo się cieszę, że taki mecz im się trafił. Mają remis. Idę podziękować drużynie. Nie gaś, mam tu jeszcze. Chodź. W ich, kochani, doświadczeniach piłkarskich takie mecze są bardzo potrzebne. Myślę, że bliżej zdobycia bramki byliśmy jednak my. Natomiast mimo wszystko, kochani, jakiś tam mieliśmy słupek, tutaj też było groźno, mieli stały fragment gry. Troszkę brakło zimnej krwi, a poza tym ja zawsze wiem, że po takim meczu łatwym jak poprzedni, gdzie na lekko, że tak powiem, wpadło 8-0, do drugiego meczu podchodzi się na takim troszkę lajcie i stąd mamy taki, myślę, wynik, ale poza tym mamy naprawdę fajną bandę. 11 gratulujemy i cieszymy się, dziękujemy za wspólny dobry mecz. Dziękuję bardzo. Dzięki.